Panie mecenasie, pierwsze działanie, jakie podjąłby Pan jako przyszły prezydent? No przede wszystkim ograniczyłbym naprawdę znacznie, bardzo radykalnie wydatki kancelarii prezydenta. To nie może być tak, żeby prezydent o tak stosunkowo niewielicznych prerogatywach, jakie ma prezydent Polski, był trzecim najkosztowniejszym prezydentem w Europie. Wydatki kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej to jest w tej chwili około 160 milionów złotych rocznie. To są ogromne, ogromne pieniądze. Tylko Francja, tylko prezydent francuski i prezydent włoski wydają więcej. Tak nie może absolutnie być. Władza musi pokazać, że zaczyna oszczędności od samej siebie. Jestem święcie przekonany, że spośród tych kilkuset osób, które pracują w kancelarii prezydenta, większość z nich tak naprawdę, a co do większości z nich tak naprawdę prezydent w ogóle nawet nie wie, po co one tam są. W samym wydziale orderowym zdaje się z kilkudziesięciu pracowników, co jest już zupełnym przerostem biurokracji, przerostem kosztów, więc zdecydowanie trzeba te wydatki ograniczyć o przynajmniej 3/4 lub nawet jeszcze więcej. Jakie jest Pana stanowisko odnośnie przystąpienia Polski do strefy euro? No, w tej chwili naprawdę nie ma powodów i nie ma większego sensu, żeby do strefy euro przystępować. Wydarzenia sprzed paru lat, jeśli chodzi o kryzys finansowy, pokazały, że właśnie dzięki temu, że mieliśmy swoją walutę, swój pieniądz, swoją politykę monetarną i walutową, to w dużej części się przed tym kryzysem obroniliśmy. To pokazuje, że w pewnych sytuacjach państwo naprawdę powinno stosować swój pieniądz, używać aktywnie tutaj polityki finansowej w tym obszarze i dzięki temu wykorzystywać swoją gospodarkę jeszcze bardziej. Euro to jest waluta, która jest tak naprawdę pieniądzem sztucznym, bez pokrycia, który jest często drukowany w nadmiarze i jako taki może być dla Polski szkodliwy. Więc no, cieszymy się bardzo, że przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, kontrkandydat, wykazuje tutaj zdrowy rozsądek, który myśmy od pewnego czasu głosili, od długiego czasu głosimy. Natomiast no, z kolei stanowisko pana Dudy jest, bardzo przepraszam, ale no, czystą hipokryzją, bo jeżeli przedstawiciel partii, która negocjowała traktat liboński, który nas zobowiązywał do przyjęcia euro, która ten traktat podpisała, która go przeforsowała. Jeżeli przedstawiciel tej partii teraz wylewa krokodyle łzy nad przyjęciem euro, no to jest traktowanie zupełnie niepoważne Polaków i to jest zakładanie, że Polacy mają krótką pamięć i już o tym zapomnieli. Czy mógłby Pan przedstawić swoje stanowisko odnośnie konfliktu na Ukrainie? No cóż, trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że nie Polska ten konflikt wywołała. Nie Polska czerpie korzyści z tego, co tam się dzieje. Polska też nie jest, powiedzmy sobie uczciwie, faworytem rządu w Kijowie, więc nie mamy teraz żadnych powodów do tego, żeby się mieszać w ten cudzy konflikt, żeby się mieszać w tę awanturę, żeby być tak naprawdę pierwszą ofiarą tej wojny, poza oczywiście samą Ukrainą, i ponosić z tego tytułu koszty. To inne państwa ten konflikt wywołały, podtrzymują go w swoim interesie, a my tak naprawdę nie mamy póki co żadnych korzyści z jakiegokolwiek zaangażowania na Ukrainie. Dlatego jestem silnym zwolennikiem tego, aby tutaj zachowywać się w sposób bardzo powściągliwy, zdystansowany, zachowywać tak daleko idącą neutralność, jak to tylko możliwe i spokojnie czekać na rozwój wypadków bez wymachiwania szabelką i drażnienia szczególnie Rosji. Ostatnie pytanie. Co sądzi Pan o utworzeniu Armii Europy? Tak zwana Armia Europejska to jest zupełna fikcja. Coś takiego nie może powstać, dlatego że taka armia w ogóle nie spełniałaby swoich zadań. Każdy, kto ma jakąkolwiek styczność z wojskiem i żołnierzami, wie, że żaden żołnierz nie lubi służyć pod cudzym dowództwem. To jest stara prawda i tego się, że tak powiem, nie da ominąć. Drugi fakt, jeszcze bardziej istotny, dotyczy technologii wojskowych. Armia taka, gdyby rzeczywiście miałaby powstać, musiałaby być wyposażona naprawdę w poważne technologie wojskowe, ale powiedzmy sobie uczciwie, żaden kraj takimi technologiami się nie będzie z taką armią dzielił, ponieważ to by oznaczało, że ona tak naprawdę może wypłynąć, te tajemnice wojenne, te tajemnice wojskowe mogą wypłynąć do konkurentów. Więc
taka armia albo nie miałaby zaawansowanych technologii wojskowych i przez to była słaba, albo powodowałaby to, że tak naprawdę te państwa poszczególne by musiały się pozbywać tych swoich tajemnic wojskowych, których na pewno, czego na pewno robić nie będą. No i jeszcze jest jeden problem, mianowicie takim, jaka byłaby relacja między tą armią europejską a armią NATO. Boję się tego, że gdyby doszło do jakiegoś konfliktu, któreś z państw europejskich zostało zaatakowane przez napastnika, to najpierw przez parę tygodni odpowiednie władze NATO i armii europejskiej by się spierały między sobą i kłóciły, która z tych formacji ma wziąć udział w bitwie, która ma uderzyć, a która nie, a wróg by już dawno zdążył dojść do samego środka Europy. Więc to jest po prostu, armia europejska jest fikcją od samego początku. Dziękuję bardzo, panie mecenasie.